I na koniec tego serwisu proponujemy ciekawostkę. Na libijskim rondzie od lat można zobaczyć słynny uśmiech. A co pojawiło się w Chrzanowie? Proszę zobaczyć. Pojawił się tylko na jeden dzień, ale wzbudził sensację i sympatię. Mowa o ogromnym pluszowym muminku, który zasiadł na fotelu pośrodku chrzanowskiego ronda imienia 4 czerwca 1989 roku. W miniony czwartek kierowcy z niedowierzaniem patrzyli na trawnik pośrodku ronda i uśmiechali się do sympatycznego zwierzaka. Niektórzy, by bliżej przyjrzeć się maskotce, objeżdżali rondo po kilka razy. Fotografie muminka umieszczano także na portalach społecznościowych. Burmistrz miasta o tej nowej atrakcji w mieście dowiedział się od dziennikarzy i nie ukrywał zdziwienia i rozbawienia pomysłem. Jakieś fantazje ktoś miał. Ze śmietnika pewnie fotel gdzieś tam wciągli. No, obozy jakieś. Muminek stał na chrzanowskim rondzie od czwartku rano do późnego popołudnia. Jak nagle się pojawił, tak niespodziewanie zniknął i nikt nie przyznaje się do uprowadzenia pluszaka. Zarówno urzędnicy z chrzanowskiego magistratu, jak i firmy zajmujące się sprzątaniem miasta twierdzą, że nie miały nic wspólnego ze zniknięciem muminka.